Iwona Harko. Bajka o srebrnym rumaku i trzech braciach. Bajka opowiadana przez mamę Teresę. W gospodarstwie, jakich wiele było w dawnych czasach, mieszkało trzech braci, którzy siali, żeli, zbierali i mucili cepami w stodole zboże. Każdego roku cieszyli się ze swoich zbiorów, lecz tego roku było inaczej. Pole urodzajne, kłosy zboża pełne, dzień słoneczny, żniwa tuż za pasem. Najstarszy z braci poszedł w pole, aby podziwiać swoje plony i zdecydować o rozpoczęciu żniw. Nagle jego oczom ukazały się zniszczone łany zboża. Podeptane, pogryzione i uszkodzone kłosy sterczały obok ocalałych, dorodnych, z których będzie jeszcze dobry zbiór. Najstarszy z braci oszacował szkody i postanowił zaczaić się na szkodnika. Nic nie mówiąc pozostałym braciom, pozostał w polu. Przycupnął na miedzy i czekał. Po męczącym i upalnym dniu położył się wśród ziół i po prostu zasnął. A w letnią, księżycową noc miło było spać i oddychać świeżym powietrzem. To uśpiło także jego czujność i wtedy, gdy jeszcze słodko spał, usłyszał szelest i chrzęst gryzionego zboża. Najstarszy z braci zerwał się na równe nogi i już chciał złapać szkodnika, a tu ukazał mu się tylko pył. Och nie! krzyknął załamany. Tyle znowu szkód, tyle zniszczonego zboża. Ze spuszczoną głową wrócił do domu nad ranem. Zaspani i zdziwieni jego nieobecnością bracia, jeden przez drugiego zaczęli zadawać mu pytania. Bracie, gdzie byłeś? I co robiłeś? I dlaczego jesteś taki smutny? Najstarszy z braci opowiedział, co się wydarzyło, jakie są szkody na polu, i jak tak dłużej będzie, wszystkie ich plony zostaną zniszczone i nie będzie mąki na chleb. W takim razie, powiedział drugi z braci, dzisiejszej nocy pójdę ja, złapię tego złodzieja i niszczyciela naszego zboża. Jak powiedział, tak uczynił. Gdy upalny letni dzień zmierzał ku wieczorowi, średni brat wziął kromkę świeżego chleba i ciepłego jeszcze mleka od krowy, kożuszankę i poszedł w pole czekać na intruza. Oszacował szkody, a na rozgrzanej jeszcze letnim dniem ziemi umościł sobie posłanie. Zjadł chleb i popił mlekiem i tak myśli. Skoro sobie pojadłem i popiłem, będę miał teraz siły czekać do rana, a i na pewno zmierzyć się z tym, co przychodzi i niszczy nasz zasiew. Siedzi drugi z braci na miedzy i przygląda się niebu. Patrzy w gwiazdy, na księżyc, na las i nagle słyszy: hej, bracie, wstawać już czas! Zboże zdeptane, kłosy urwane, ziemia poryta, ślady kopyta! Środkowy brat oczy zaspane przeciera. Jak to możliwe? pyta. Co za pył? Jakie kopyta? Wstyd mu było, że zasnął i nie złapał szkodnika. Cały dzień bracia obradowali. Co tu czynić? Co począć? Trzeciego z braci puścić nie chcieli, bo jeszcze młody i niedoświadczony. Lecz najmłodszy z braci się uparł i tej nocy to on pójdzie i będzie czekał, aby ukarać złodzieja. Siedzi brat trzeci na miedzy. Spać mu się chce, bo upalny był dzień. Patrzy na niebo, na gwiazdy, na las. O nie, myśli sobie, bo jak zasnę, jak bracia, cóż tu począć? Nagle patrzy, obok na miedzy leży skórka z jeża. I tak sobie myśli najmłodszy z braci. Zawiążę ją sobie pod brodą. Gdy będę chciał zasnąć, ona mnie ukłuje i wtedy złapię winowajcę. Jak pomyślał, tak zrobił. I gdy był już bardzo senny, głowa opadała mu na skórkę jeża i... Ajdź! Ojojoj! Jak kole! Przeciera oczy, a na polu, wśród zboża, pasie się srebrzysty, ognisty rumak z długą, piękną grzywą. Chłopak chyc złapał za grzywę, rumak tylko wierzgnął nogami, dookoła posypał się srebrzysty pył. Mam cię, szkodniku, krzyknął najmłodszy z braci. Puść mnie, proszę, a nigdy niczego ci już nie zabraknie. Nie puszczę, bo zniszczyłeś nam zboże. Z czego zrobimy mąkę na chleb? Skąd weźmiemy zboże na zasiew? Srebrny rumak posmutniał i mówi: nie chciałem wyrządzić wam szkody. Chciałem spróbować ziarna na ziemi, bo ja żyję tylko w gwiazdach. A ono było takie pyszne, że nie mogłem mu się oprzeć i dlatego przyszedłem ponownie. I aby wam wynagrodzić szkody, od tej pory będziecie mieć tyle zboża, ile latem jest gwiazd na niebie. Młodzieniec uwierzył rumakowi i tak też się stało. Zboża i mąki nigdy im nie brakowało, a latem na niebie od czasu do czasu widać spadającą gwiazdę, która niespodziewanie wyskoczy spod kopyt srebrnego rumaka.